Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o kremach z filtrem dla skóry tłustej, mieszanej, ale także trądzikowej. Uważam, że jeżeli chodzi o składniki aktywne, to wszystkie z tych produktów doskonale sprawdzą się właśnie w przypadku takich typów cery. Dlatego przejdźmy sobie do czterech fenomenalnych kosmetyków, które odmienią Waszą pielęgnację, jeżeli chodzi o właśnie skóry tłuste, mieszane czy właśnie z problemem niedoskonałości. Krem z filtrem od marki Son By Me w formie Tone Upu, czyli będzie już na samym etapie nakładania tego produktu delikatnie bielił, ale jest to jak najbardziej do wypracowania na skórze. Będzie przede wszystkim ujednolicał ten koloryt skóry, ale jeżeli chodzi o składniki aktywne zawarte w tym produkcie, to znajdziemy przede wszystkim ten ekstrakt z drzewa herbacianego, który ma silne działanie bakteriobójcze, antyseptyczne, łagodzi skórę, ale jednocześnie zapobiega powstawaniu niedoskonałości, no i reguluje nadmierne wydzielanie sebum. Mamy także wyciąg z piołunu, który działa antybakteryjnie, zapobiega powstawaniu niedoskonałości, ale również znajdziemy tutaj ekstrakt z wąkloty azjatyckiej, która działa przeciwzapalnie, czyli również zapobiega powstawaniu stanów zapalnych na skórze, ale łagodzi również już te, które są na niej obecne. Mamy także olejek lawendowy, który działa przeciwbakteryjnie, antyseptycznie, więc tutaj mamy kompleks składników, które będą działały właśnie, skupiały swoje działanie na redukcji niedoskonałości, ale także zapobieganiu powstawaniu następnych niedoskonałości. Przejdźmy sobie do kremu z filtrem od marki Mixon, który bazuje na ekstrakcie z wąkloty azjatyckiej, która to z kolei będzie łagodziła wszelkie podrażnienia, zaczerwienienia, ale również działa przeciwzapalnie, co wpływa zbawiennie tak naprawdę na stan skóry trądzikowej, ale tutaj uważałabym z tym produktem w przypadku skór wrażliwych, uwrażliwionych, ponieważ wysoko w składzie się znajduje alkohol denaturowany, w związku z czym tak naprawdę skóry wrażliwe mogą ten produkt, może ten produkt być dla nich zbyt mocny, natomiast jak najbardziej jeżeli chodzi o skóry tłuste z nadmiernym wydzielaniem sebum, ten produkt jest bardzo delikatny. Jest bardzo lekki, jeżeli chodzi o konsystencję. Nie powoduje bielenia, nie przeciąża tej skóry, a jednocześnie zapewnia jej nawilżenie oraz to działanie ochronne. Wąkloty azjatycka będzie tutaj odpowiadała za takie łagodzenie tej skóry, ale jednocześnie regulowała to nadmierne wydzielanie sebum i działa przeciwzapalnie na skórę. Beauty of Joseon, czyli krem z filtrem w formie serum. Niezwykle ciekawa konsystencja. Powiedziałabym, że delikatnie żelowa, ale pozostawia takie bardzo fajne satynowe wykończenie. I ten kosmetyk rekomendowałabym przede wszystkim skórom dojrzałym z uwagi na ekstrakt z żeńszenia, który znajduje się w tym produkcie. Ekstrakt z żeńszenia będzie działał ujędrniając na naszą skórę, redukował właśnie te oznaki starzenia, wspomagał taką pielęgnację przeciwzmarszczkową. No i mamy również 2% niacynamid w składzie, dzięki czemu będzie on doskonale rozjaśniał tą skórę, regulował nadmierne wydzielanie sebum, stymulował syntezę kolagenu w naszej skórze, no i przede wszystkim też będzie regulował nadmierne wydzielanie sebum i tym samym zapobiegał powstawaniu niedoskonałości, dzięki czemu bardzo dobrze sprawdzi się zarówno w przypadku skór mieszanych, jak i skór tłustych czy też trądzikowych. Tutaj ten produkt rekomendowałabym właśnie skórom dojrzałym z tego względu, że będzie dodatkowo wzmacniał to działanie przeciwzmarszczkowe. Krem z filtrem na bazie probiotyków od marki Axis Y. Tutaj znajdziemy przede wszystkim również niacynamid. Mamy także adenozynę, która działa przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, ale co jest najistotniejsze, to tutaj właśnie to działanie probiotyczne, ponieważ będziemy wspierały mikrobiom tej skóry, co jest bardzo istotne właśnie w przypadku skór trądzikowych, w przypadku skór tłustych, gdzie tutaj zdecydowanie jest zachwiana ta równowaga i chcemy wzmocnić właśnie naszą skórę i tym samym regulować nadmierne wydzielanie sebum, redukować niedoskonałości i te składniki aktywne zawarte w tym kremie z filtrem bardzo dobrze się sprawdzą. Krem pozostawia takie delikatne nawilżenie, nie jest tłusty na naszej skórze, nie jest obciążający dla skór tłustych czy też trądzikowych, jest bardzo przyjemny w aplikacji i w noszeniu tak naprawdę na co dzień, więc myślę, że to jest produkt, który bardzo dobrze sprawdzi się właśnie w przypadku takich problemów skórnych, jednocześnie będzie wzmacniał i wspomagał tą pielęgnację skupiającą się na redukcji niedoskonałości i regulowania tego nadmiernego wydzielania łoju na naszej skórze.